Cześć, witam Was w kolejnym materiale z Akademii Taktycznej. Ktoś tam prosił o jeszcze rolę ludzi. Jako pierwszy napisał, więc jako pierwsze to robię. Pozwoliłem sobie wykorzystać zapis z materiału z ICY, czyli pierwszych tych kilka tur. Mamy turę 14, więc niedaleko. Wymieniłem tylko kilka jednostek na Saurusy. Pokrótka omówię i zagramy walkę na mroczne elfy, które są w miarę blisko. I teraz tak, dostaliśmy z błogosławionego lęku Karnozaura. Bez niego też byśmy sobie poradzili, na przykład byśmy wsadzili jedną jednostkę Saurusów albo skinków z oszczepami. Raczej dużego znaczenia nie ma. Dużą rolę w każdej, myślę, początkowej armii, tak jak i późniejszej, stanowi mag. W tym przypadku mamy Lorda Krołka. Tutaj gdzieś też powinniście dostać wysłanie do tamtego filmu, to zobaczycie, jak on działa, zresztą w tej bitwie też. I teraz tak, mówiłem, że piechota nie jest najlepsza, szczególnie na tym poziomie trudności i wyższym. Natomiast jednostki dystansowe jaszczuroludzi są na tyle słabe, że wolę korzystać z piechoty, mimo że będziemy nią przegrywać. I dlatego bardzo ważny jest mag i bohaterowie, tak samo jak i te pojedyncze duże dinozaury. Ciężko mi znaleźć lepszy sposób na walkę na wyższym poziomie trudności bez maga bądź bez bohaterów, w sensie posiadając tylko jednego albo bez dinozaurów. Myślę, że to jest niewykonalne bądź ciężkie do wykonania, no ja nie jestem w stanie tego zrobić. Może jakbym pokombinował, lecz zająłby to dużo czasu. Najskuteczniejsza jest część piechoty, część tych skinków z oszczepami, bo są najlepsi. Jeżeli mamy dostęp do jednostek kameleonów, skinków, to używajcie kameleonów, są lepsze, bo strzelają podczas biegu i mają lepszą siłę pocisków i tych pocisków mają przede wszystkim więcej. Tutaj sobie zaczniemy najpierw od omówienia jednostek, potem przejdziemy do bitwy i będę je omawiał tak jak, nie wiem czy ktoś zauważył już w poprzednim odcinku, do trzeciego tieru będzie ten jakby początek i od trzeciego tieru wyżej będzie późniejsza faza kampanii, czyli tak. Na początku no to najlepsza jednostka piechoty, wojownicy Saurusów, włóczników robimy jak mamy do czynienia z przeciwnikiem, który ma dużo jednostek większych, czyli jak mamy skuteczne przeciw dużym wrogom, my takich nie mamy, więc wolimy tych z tarczami. Skinki czerwone grzebienie są po prostu za słabe, więc ich nie polecam robić, wodzowie skinków też nie są najlepsi, mają małe utrzymanie, więc możemy zamiast jednej kohorty skinków, ja tego budynku jeszcze nie mam, bo to jest osobne drzewko. No i jak mówię, wymieniamy potem, jeżeli mamy dostęp, oszczepników skinków na kamelony skinków. Mimo że za nimi nie przypadam, to są po prostu lepsze niż ci oszczepnicy, a jakiekolwiek jednostki dystansowe posiadać trzeba. I tak jak mówię, bez maga raczej się nie obejdziemy, więc jeżeli mamy frakcję, która maga, frakcja szczurludzi, która maga na starcie nie ma, to zanim będziemy walczyć na większą ilość przeciwników albo na innych przeciwników niż skaweni bądź królowie grobowców, którzy mają po prostu słabszą piechotę mimo boostów, to czekamy raczej na tego maga i nie maga bestii, tylko róbcie sobie kapłana skinków niebiosa. I czasami też jest taka sytuacja, że możemy dostać go po prostu losowo. Ja w tej kampanii dostałem weterana Saurusów, możemy losowo dostać go. Z jeżdżcami na Teradorach jest taka sytuacja, że jest potrzebny do nich osobny budynek, oni nie są jacyś genialni. Natomiast jeżeli byśmy zaczynali kampanię bohaterem Tic-Tac, ja na niego Tic-Tac mówię, on Tic-Tacu się nazywa, nie wiem dokładnie, myślę, że wiecie o kogo chodzi, to wtedy robię te jednostki, ponieważ mają więcej tych zrzutów tutaj i robiąc oddziałów tych 12, kilka oddziałów piechoty, jesteśmy w stanie praktycznie anihilować całą piechotę oraz łuczników przeciwnika tymi teradorami. Normalnie one jakoś za bardzo się nie sprawdzają. Salamandry. I znowu, tutaj mamy kolejny budynek, sloty mamy ograniczone. Ja nawet lubię tą jednostkę, jeżeli mam do niej dostęp, to robię sobie na przykład dwa oddziały, ponieważ mają dużą siłę pocisków i jeszcze mają ogniste ataki. I to jest budynek najważniejszy, jeżeli chodzi o jednostki i tutaj, jak już raz mówiłem, nie dzikie bastilodony, tylko dzikie stegadony, jak mamy dostęp, to całą kohortę skinków bądź
wszystkie kameleony albo większość wymieniamy na stegadony, żeby wspierać piechotę. Tutaj jeszcze wspomnę co do jednostek. Jeżeli chodzi o kawalerię, ja nie lubię kawalerii jaszczuroludzi, ponieważ każda ma oprócz chyba tej pierwotne instynkty, co powoduje, że często możemy stracić nad nią kontrolę. Natomiast jeżeli ktoś lubi się bawić kawalerią, nie ma problemu. Dwa, nawet trzy oddziały można wsadzić, ale też pamiętać, żeby nie było ich za dużo. Ja ich nie lubię, więc ich nie robię. Także to już należy do Was. Czy chcecie tracić osobno slot na budynek i pieniądze, żeby dostać kawalerię? Jak mówię, to już leży w Waszym interesie. Kawaleria nie jest najgorsza, ja jej po prostu nie lubię. To wszystko z omówienia tych, tak jakby, startowych jednostek. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym podzielił to na trzy partie, czyli początkowa armia tym tiktakiem całym, ponieważ nim początkową armię robię totalnie inną, ponieważ uważam, że jest lepsza. I ta późniejsza, albo tylko ta wcześniejsza i tylko ta późniejsza armia. To już wy powiedzcie, jak chcecie, mi to jest w sumie obojętne. I wypowiadamy wojnę tutaj mrocznym elfom. A, nie dojdę do niego, zatem oddam turę i widzimy się na początku kolejnej tury. Myślałem, że dojdę, mam cały żółty pasek. Więc tak, tu musiałem oddać turę, więc teraz atakujemy. On sobie tutaj dosłał wsparcie w postaci czarnej arki, więc będzie miał dodatkowe umiejętności. Jak widzimy, siła naszych armii jest mniej więcej równa. Tutaj widzimy chyba lekką przewagę dla przeciwnika. Natomiast myślę, że sobie poradzimy. A zatem widzimy się już w walce. Ok, jesteśmy w bitwie. Jak widzimy, on będzie miał wsparcie, natomiast tam jest ze trzy jednostki chyba. I zaczniemy od takiej jakby formacji. Jaszczuroludzie, ja jakoś nie używam za bardzo formacji. Robię taką standardową jak w wysokich elfach, ale nie do końca. Dlaczego? No, my nie mamy, tak jak powiedziałem, już dobrych strzelców, nimi chcemy raczej iść naprzód. Dużo amunicji nie mają, zużywają amunicję i wchodzimy nimi w zwarcie. No, piechotą musimy wchodzić w zwarcie, mimo że mamy. Niby jaszczurludzie mają bardzo dobrą piechotę, jak poziom trudności ją zniża, no ale musimy z niej korzystać, bo nic innego lepszego nie mamy. Zatem zaczniemy od ustawiania. I tutaj, tak jak w przypadku elfów, nie ma sensu ustawiania jednostek wrogu, ponieważ no nie mamy strzelców, nie mamy jak się bronić kohortą skinków ze szczepami, która ma amunicji liczbę 3. Także tutaj przed tą walką jeszcze w przypadku Itzy byśmy mogli zrobić obrzęd, który daje nam obronę w zwarciu dla Saurusów oraz niezłomność, ale myślę, że damy radę bez tego. Więc ustawiamy nasze jednostki. Jak mówiłem, przeciwnik ma czarną arkę, będzie miał kilka umiejętności obszarowych. Jeszcze raz ich rozstawię. No i jaszczuroludzi raczej chcemy od razu wchodzić w przeciwnika. Szczególnie, że on ma lepsze jednostki dystansowe. No to co? Zaczynamy. Przeciwnik ucieka, ponieważ chce, żeby wsparcie do niego doszło. Ty musimy uważać, żeby on nam przypadkiem nie zginął. Jest szybszy niż nasza pozostała część, pozostałe jednostki. Tutaj nie wiem, czy będę miał zasięg, natomiast jeżeli by się udało. Nie mam zasięgu. Tutaj bardzo ładnie by siadło zaklęcie. On by tutaj został zanihilowany, praktycznie pół armii by się mu zabili. Chociaż. Tutaj maksymalnie mogę rzucić. Już mógłbym tu rzucić. O, rzucamy. Może złapiemy te dwa oddziały. Nie, on tylko się przemieszcza. Zaklęciami raczej będę chciał mu eliminować jednostki dystansowe. Nie, mroczne elfy mają całkiem niezłe te jednostki. No są korsarze. Są lepsze jednostki, na przykład widma. Może przerwa im.
Zdążymy chyba zszarżować. Wrócimy tak. A widzimy tak ogrodzki jako tako sobie strzela. I dodajemy obrażenia. Jak mówię, czarodziej jest bardzo ważny w armiach. W armiach szczuro ludzi. Musimy odporność na obrażenia. Szczególnie Lord Krok jest bardzo dobry. Wrócimy jeszcze raz tutaj. Kilkoma w zwarcie, żeby nie strzelali w nas. Tak, widzimy bardzo wysokie obrażenia, zadaje to zaklęcie. Kapłanem niebios byśmy rzucali podmuch wiatru, albo kometę Kasondry, łańcuch błyskawic, bardzo dobre zaklęcia. Tutaj rzucamy jeszcze jedno, praktycznie koniec walki już mamy. Gdzie on stoi? Ojeju, jakoś nie podszedł za blisko. Zaraz rzuci, teraz tu kliknę. Tu rzucimy to słabsze, żeby nas wspomóc. Jest blisko krawędzi, bo czekał na posiłki, ale to chyba na jego niekorzyść. Jak widzimy, rzuca te zakręcia z tej jarki, sporo obrażeń to dodaje. Wspomożemy tą piechotę tym karnozaurem. No, rzucimy tutaj może poziom drugi nawet. Tu poziom pierwszy. O, się nie rzuciło. Jak wiemy, te zaklęcia nie ranią naszych jednostek, więc nie musimy uważać. Natomiast w przypadku kapłana niebios byśmy już musieli. Teraz mamy odporność na obrażenia, wrzucę gdzieś tu. Nie mogę na ziemię rzucić. No nie chodzi o tak. Widzimy 600 zabójstw magiem. I to jest jak dla mnie najpopularniejszy sposób. Jeżeli frakcja nie ma dobrych strzelców, to właśnie czarodziej musi to nadrabiać za nich. Bo jeszcze ucieka chłopek. Nie wiem, czy on ma niezłomność, czy o co chodzi. Więc tak, jeszcze pokrótka podsumowując. Bez maga raczej ciężko. Także czekamy, aż dostaniemy tego maga, jeżeli chcemy przybić na frakcję, która ma dobrych strzelców. Ponieważ nasi nie są najlepsi, a piechoty nie jesteśmy w stanie mieć po prostu silniejszej. Jeżeli nie walczymy na skawenów, bądź... jak oni tam? Królów grobowców, tak? Ostatnio obrońcy zaczynają z takim magiem. Hexoatl Mazdamundi jest czarodziejem. A na wyższym poziomie dostaje zaklęcia, które zadają większe obrażenia. Natomiast tam też polecam sobie jakiegoś skinka niebios wrzucić, w sensie kapłana. U TikTaka już się pamiętam, jak to wygląda. I chyba jeszcze jakaś jest frakcja szczuro ludzi. Natomiast mówię, no czarodziej, jakaś piechota, no, chyba w każdej frakcji da się dostać Lorda Krołka, jeżeli gramy jeszcze ludźmi, więc on też jest potem dostępny, także... To było na tyle w tym materiale, mam nadzieję, że pomogłem. Wszystkie opinie, uwagi zostawiajcie w komentarzach. Zostawcie łapkę, jeżeli film wam się spodobał, oraz subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów z Akademii Taktycznej oraz poradników. Dzięki za uwagę. Cześć.